dobry wieczór. Jest czwartek, wybiła godzina 20 i ja mam przyjemność kolejny raz porozmawiać z fantastyczną osobą na niedaleko nas. Muszę przyznać, że trochę się stresuję, bo staram się dobierać słowa tak, aby układać je w logiczną i mądrą całość, bo mój dzisiejszy gość z mądrości i znajomości słów, nie byle jakich, także tych trudnych w języku polskim, słynie. Ale miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu autorskim mojego gościa i tam dał się poznać jako osoba z dystansem do ludzi świata i dużym poczuciem humoru. Mam nadzieję, że moje potknięcia słowne mi wybaczy, a w razie czego przerzucimy je w żart i po prostu się wspólnie pośmiejemy. Witam serdecznie wszystkie osoby, które do nas dołączają. Transmisja na żywo odbywa się na Facebooku niedaleko nas, a także na YouTubie. W tym miejscu skorzystam z cennej rady, którą usłyszałam od stałego widza rozmów na niedaleko nas. Zachęcam, udostępnijcie naszą rozmowę, bądźcie aktywni, komentujcie. Może na początek dajcie znać, skąd jesteście, bo rozmowy na niedaleko nas oglądają ludzie z całej Polski, a także z zagranicy. To jak? Jesteście gotowi? Zapraszam na rozmowę. Znawca literatury, badacz języka polskiego, pisarz, tłumacz, autor bajek, wierszyków dla dzieci, felietonów, tekstów, piosenek. Był sekretarzem noblistki Wisławy Szymborskiej. Dziś jest prezesem zarządu jej fundacji. Moim gościem jest Michał Rusinek. Dobry wieczór, panie Michale. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i miło mi, że możemy się tutaj spotkać. Dobry wieczór pani i dobry wieczór państwu. Jak to jest z tymi słowami? Jak pan słyszy potknięcia słowne, to się pan oburza, czy może po prostu z nich śmieje? No nie. To też trzeba by było sobie zdefiniować te potknięcia słowne. Bywają bardzo różne. No i też bywają takie grupy zawodowe, które teoretycznie potykać się nie powinny, bo stanowią jakiś wzór dla społeczeństwa, przynajmniej teoretycznie, a się potykają. No i wtedy oczywiście mam wrażenie, że szyderstwo jest i wytykanie jest uzasadnione, ale tak naprawdę każdy z nas popełnia jakieś błędy. I myślę, że jeżeli byśmy tylko i wyłącznie byli wpatrzeni w kwestie poprawności swojego języka, a nie w to, o czym mówimy, no to wtedy nie byłoby jakoś szczególnie interesujące. Już nie mówiąc o tym, że zachowalibyśmy się i tak jak ta stonoga, która jak zacznie liczyć swoje nogi, to pewnie nigdzie nie dojdzie. No ale myślę, że ważniejsze jest co innego od takiej czystej poprawności. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, ja zastrzegam, że nie jestem językoznawcą, nie zajmuję się zawodowo kwestiami na przykład gramatyki czy na przykład poprawności. Ale dla mnie ważniejsze jest to, żeby w ogóle mieć świadomość, że język istnieje, bo my mam wrażenie czasami, a nawet często o tym zapominamy. Traktujemy język jako coś absolutnie oczywistego, coś przezroczystego, coś niewidzialnego, a tracąc z oka język, możemy łatwo ulec na przykład manipulacji. Ulegamy jej oczywiście. No, a jeżeli będziemy zwracać uwagę na to, jak się do nas mówi, jak my sami mówimy, jakim językiem się wokół nas posługują ludzie, nie tylko politycy, no to jest mniejsza szansa, że damy się zmanipulować, będzie nam się zaświecać jakaś czerwona lampka, taka jak na przykład tutaj mi się zaświeciła, ale to z innego powodu, z powodu transmisji. Transmisji na żywo. Napisał pan książkę, jest pan współtwórcą książki Jak się dogadać, ale tak jak pan wspomina, często bagatelizujemy język, bo my się spieszymy, biegniemy, przekręcamy te słowa, a tym bardziej język polski do najłatwiejszych nie należy. A co pana urzeka w języku naszym ojczystym? No jest parę rzeczy, które bardzo lubię, na przykład nosówki. Przyznam się pani, że bardzo lubię nosówki i bardzo nie lubię, jak ktoś o nich zapomina i ktoś z nich rezygnuje. Mam wrażenie, że to jest nasze dobro narodowe, o które należy dbać i założyć na przykład jakąś ligę ochrony nosówek. Najchętniej bym założył coś takiego.
To jest pierwsza rzecz. Myślę, że też nasz język ma dosyć ładną fonetykę. Kiedyś będąc za granicą, bodajże w Holandii, usłyszałem, że polski język brzmi trochę jak portugalski. Ze względu właśnie trochę na nosówki, trochę na te wszystkie różne szeleszczące dźwięki. No i myślę, że też ja bardzo lubię to, że bywają takie słowa w języku polskim, które mają akcent na trzecią sylabę od końca i jakoś mam wrażenie, że też należy chronić to dobro narodowe, bo o nim często zapominamy. W ogóle coś się takiego dzieje z akcentem, że być może ze względu na kulturę popularną, być może ze względu na popularność muzyki hip-hopowej, a hip-hopowcy robią z akcentem co chcą i akcentują zupełnie gdzie chcą, to akcent trochę zaczął nam zanikać, a w każdym razie taka świadomość, że on jest jakoś ustalony, zaczęła nam zanikać. Też bym był za tym, żeby jakąś ligę ochrony akcentu również założyć. Jak pani widzi, dużo lig mam ochotę założyć od razu. Proszę mnie nie prowokować. Czy myśli Pan, że jeśli będziemy znali zasady języka polskiego, łatwiej nam będzie się porozumieć, dogadać, tutaj nawiązuję do tytułu i od razu pozwolę sobie, Ela Mazur zadała pytanie, czy w każdym wieku można nauczyć się poprawnie mówić? No właśnie, bo jeżeli my tak bagatelizujemy ten język, zapominamy o tych zasadach, to możemy później się go nauczyć na nowo? To może po kolei, bo myślę, że czym innym jest kwestia poprawności językowej, czyli taka kwestia, którą zajmuje się gramatyka w gruncie rzeczy, a czym innym jest kwestia, jakby to powiedzieć, takiej na przykład perswazyjności języka, czy praktyczności języka, czyli krótko mówiąc tego, żeby on spełniał swoje zadania, to co byśmy chcieli, żeby on spełniał. I tym się zajmuje już bardziej retoryka. Ta książka, którą pani była łaskawa pokazać, właściwie bardziej dotyczy retoryki, a mniej gramatyki. Zakłada w pewnym sensie, że czytelnicy tej książki już jakąś wiedzę gramatyczną posiedli, ale też wszyscy ją posiedliśmy, bo gramatyka to też jest z jednej strony coś, czego się uczymy w szkole, ale z drugiej strony coś, co też pozwala nam funkcjonować jakoś w języku, dogadywać się z innymi. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja od razu jak słyszę poprawność, czystość i tak dalej, to trochę muszę powiedzieć, że mam pewien niepokój odczuwam, bo czasami jest tak, że można sobie pozwolić na jakąś niepoprawność, świadomie na jakąś niepoprawność. Często to przecież robimy ironicznie, w żarcie i tak dalej, po to, żeby osiągnąć jakiś efekt. Myślę, że ważniejszy jest często ten efekt niż taka absolutna sterylność języka. To, o co pytała pani przed chwilą, to znaczy, czy można się nauczyć, no pewnie to jest tak, że w jakimś sensie cały czas się uczymy języka, dowiadujemy się na przykład, że coś, czego używaliśmy na przykład czy jakiegoś zwrotu, czy jakiejś formy, czy jakiegoś słowa, to może być na przykład zwrot, forma czy słowo, którego raczej nie powinniśmy używać, bo na przykład jest, nie wiem, rusycyzmem albo jest jakąś naleciałością z języka angielskiego niepotrzebną, istnieje na przykład polski odpowiednik. Więc dobrze jest co jakiś czas samemu siebie redagować. Ja miałem to szczęście, że właściwie jak zacząłem funkcjonować na uniwersytecie, to miałem swojego redaktora, można powiedzieć, to przyjaciel moich rodziców, rzeczywiście znakomity krakowski redaktor, który prosił, żeby mu zawsze dawać teksty moje teksty, żeby mu dawał moje teksty do czytania i on mi znajdował takie rzeczy, które ja byłem przekonany, że były poprawne, że tak powinno się mówić, a tymczasem on mi uświadamiał, że z jakiegoś powodu tego czy innego lepiej jest użyć jakiejś innej formy. Więc mam takie wrażenie, że jeżeli będziemy mieli świadomość języka, jeżeli będziemy czytać, a ukazuje się mnóstwo różnych książek dotyczących języka, takich popularno-naukowych również, więc jeżeli będziemy zaglądać do takich książek, jeżeli będziemy słuchać na przykład tego, co mówi profesor Brauer,
Kowalczyk, czy profesor Miodyk, czy pani profesor Kłosińska w różnych mediach, no to myślę, że możemy się wiele dowiedzieć o języku i również wiele dowiedzieć o swoim języku, bo to jest kolejna rzecz, ostatnia już, którą wiem, że przydługo odpowiadam, ale chciałbym poruszyć, mianowicie czym innym jest język w ogóle, taki, który sobie istnieje jakoś jako pewien system, a czym innym jest język mój. Ten język mój, znaczy nie mówię mój, tylko nasz indywidualny, często jest jakimś, jest jakoś charakterystyczny, stylistycznie charakterystyczny, odbiegający od innych. Czymś się charakteryzuje. Przecież mamy takich znajomych, mamy na pewno takich ludzi w rodzinie, którzy mówią jakoś specyficznie, albo swoje powiedzonka, albo jakieś charakterystyczne cechy. Czasami one są błędami, a czasami może w ogóle lepiej nie stosować takiego rozgraniczenia. Ten nasz język, zwłaszcza ten nasz język mówiony, język potoczny, to jest taki język, w którym można sobie pozwolić na więcej. Nawiążę teraz do książki, już jedną przywołałam, mam tutaj kolejną. Z pana strony wynika, że napisał pan 38 książek, 25 dla dzieci, chociaż chyba to już jest nieaktualne. Chyba nie. 13 dla dorosłych właśnie, już nie wymieniając tłumaczeń. Czy ma pan jakąś, a może kilka, swoich ulubionych? I od razu tutaj zadam drugie pytanie. Łatwiej panu pisze się dla dzieci czy dla dorosłych? Ja myślę, że wszyscy piszący książki, specjalnie nie używam słowa pisarze, bo uważam, że pisarz to jest taka kategoria zarezerwowana jednak dla wielkich pisarzy, ale wszyscy piszący książki odpowiedzą pani na to pytanie tak samo, że najbardziej lubi się tę książkę, nad którą się aktualnie pracuje, którą się aktualnie pisze. To chyba musi tak być, bo inaczej by się jej nie pisało, nie mogło się jej pisać. Poza tym chyba wiele osób piszących książki też odpowie, że nie bardzo lubi te swoje książki, które już są wydane. One w jakimś sensie, no, trochę by się jeszcze może w nich coś poprawiło, zmieniło. Ja mam coś takiego ciągle, że ach, no właściwie można to było inaczej, można to było lepiej, więc mniej się je lubi. Ale ja na przykład może nie tyle lubię książkę, ile lubię tak, no, lubię coś, co zawarłem w jednej z książek, która nosi tytuł Pypcie na języku, bo to jest z jednej strony moje wyzłośliwianie się z różnych, czy też nad różnymi zjawiskami językowymi, czasami takimi, które biorą się na przykład z niewiedzy użytkowników języka, a czasami takie, które biorą się po prostu z samej natury języka, który lubi nam płatać figla. Jest, mam wrażenie, takim żywiołem, który nie do końca daje się opanować przez użytkowników. Ale wspomnianą książkę serdecznie mi polecano na spotkaniu autorskim, więc tak, muszę ją na pewno jeszcze dawać. Ona też, mam wrażenie, że trafiła w taką pewną lukę, mianowicie jest stosunkowo niewiele książek humorystycznych z takim humorem, jakby to powiedzieć, dla inteligencji, więc mam wrażenie, że pełni ona taką funkcję satyryczną dla konkretnego odbiorcy. I drugie pytanie, które pani zadała. Ja bardzo lubię, nie wiem jak to się nazywało, czy płodozmian, czy trójpolówka, ale bardzo lubię zmienność. To znaczy nie lubię się zamykać w jakimś jednym gatunku, nie lubię ciągle pisać takich samych książek tego samego typu, więc mam ten komfort, że mogę sobie pozwolić na to, żeby zmieniać. Nie zostałem zaszufladkowany jako pisarz dla dzieci albo pisarz dla dorosłych, więc mogę to sobie zmieniać. Ale to różnie bywa, bo czasami książki dla dzieci pisze się o wiele trudniej, mimo że są krótsze, mimo że wydaje się, że są pisane łatwiejszym językiem. No to jednak trzeba sobie wyobrazić tego naszego odbiorcę, który nie jest taki jak my, bo ja już wbrew pozorom nie jestem dzieckiem, więc trzeba go sobie jakoś zwizualizować. Też i moje dzieci już są dorosłe, więc trudno na nich mi testować książki. Ale podobno każdy z nas ma coś sobie odrobinę z dzieckiem. No więc właśnie, to jest pewien sposób. Przepraszam, patrzę teraz, ponieważ mój kot dobiera się do czego on się dobiera? Do bułeczek słodkich się dobiera. O. Nie wiem, co teraz zrobić? No trudno, chyba musimy dać tę bułeczkę, dać zjeść bułeczkę. Więc ważne jest, mam wrażenie, żeby w
traktować swoje pisanie trochę takie, ja przynajmniej przyjąłem taką zasadę, żeby traktować to pisanie jako takie ćwiczenie stylistyczne. I starać się wykorzystać możliwości, które daje dany styl. Czy to styl dla dzieci, czy to styl dla dorosłych, czy to styl popularno-naukowy, czy naukowy. To są wszystko różne style, tak jakby różne języki, w których się pisze. I ja lubię tę różnorodność językową. Super. Ela tutaj pisze, że pięknie pan mówi, ale Dziękuję, chyba normalnie. jest też z nami. Oj, coś nie chce się wyświetlić. Beata, dzień dobry. Jak przekonać młodego człowieka do czytania książek? Ma pan jakąś złotą Przekupować, radę? przekupywać po prostu, dawać, obiecywać grube pieniądze i to wtedy jest szans. Nie, no żartuję. Szczerze mówiąc, nie wiem, są różne metody na to, nie wiem jak młodego człowieka, ale na przykład pani Irena Koźmińska, czyli pani prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, mówiła, że ona gdzieś wyczytała, że jest taki sposób, żeby jeżeli dzieci na przykład nie chcą czytać, mówią młodszych dzieciach, takich powiedzmy podstawówkowych, nie chcą czytać książek, to trzeba wykorzystać coś innego. Mianowicie dzieci bardzo wiemy, nie lubią iść wcześnie spać, więc można stawiać dzieciom pewien warunek. Owszem, możesz jeszcze chwilę nie gasić światła pod warunkiem, że będziesz czytać. Na Poza tym mam takie wrażenie, że dzieci wychowywane wśród książek, to znaczy w takich domach, gdzie dorośli czytają, gdzie książki są obecne, a nie są tylko dekoracją, właściwie nie mają z tym problemu. To znaczy jakoś naturalnie w pewnym momencie te książki sięgają. Też nie ma sensu chyba, jakby to powiedzieć, oczywiście nie powinienem tego mówić, ale stosować jakiegoś takiego wykluczenia. Też bardzo nie lubię, jak ktoś mówi, głupi, bo nie czyta książek. No niekoniecznie, bo na przykład może czerpać wiedzę o świecie i jakoś, można powiedzieć, konsumować kulturę, uczestniczyć w kulturze. Ktoś na przykład oglądając filmy, oglądając seriale, które są też znakomite również pod względem literackim, pod względem takim, prawda, artystycznym. Więc oczywiście książka tak, ale może mogą też być różne inne formy książki. A poza tym, ja ostatnio sam na sobie stwierdziłem, ponieważ dosyć dużo podróżuję samochodem po Polsce, że wspaniałym wynalazkiem są audiobooki. Wiem, że to nie jest taki bardzo nowy wynalazek, ale można je teraz sobie ściągać na telefon i słuchać w samochodzie nawet bardzo długie książki, grube książki, które swoją grubością mogłyby nas odstraszać, jeżeli są słuchane, czytane przez dobre głosy aktorskie, a w większości tak jest przypadków, to, no to rzeczywiście można książek także słuchać. Czyli tak jak kiedyś bywało, podejrzewam, zanim pojawił się druk i Z pisma. pewnością jest to też kwestia zainteresowania, no bo nie wszystkie książki są dla wszystkich. Ja też Tak. jedne czytam, inne odkładam i tutaj też Adam dodaje, że czytanie książek jest fajnie, lubię czytać w podróży, odcinam się od wszystkiego i odciekam w głąb historii. No właśnie, czyli jeżeli nas ta historia zaciekawi, to chętnie ją przeczytamy, ale jak wspomniał też Tak. Pan o audiobookach, są też wersje elektroniczne książek, biblioteki udostępniają też Tak, kody. tak. Więc Można sposobów czytać na na to, telefonie. tak, sposobów na to jest po prostu dużo. Ja też mam taki, muszę powiedzieć, umiarkowanie, znaczy inaczej, bo są różne książki. Są też takie książki, które są po prostu głupie i które wypaczają naszą wizję świata i które no, mogą być jakoś tam nawet też niebezpieczne. A w każdym razie no, lepiej ich pewnie unikać. Więc to nie jest tak, że jeśli ktoś czyta książki, to już od razu automatycznie znajduje się na jakiejś wyższej, lepszej półce. Różnie bywa. Byłbym ostrożny. Aha, jeszcze jeden jest sposób, przepraszam, zachęcania młodych ludzi podobno, mianowicie komiksy. Bardzo często bywa tak, że czytanie książek zaczyna się od czytania komiksów. Ja to też wiem po sobie, bo ja uczyłem się języka angielskiego na komiksach. Bardzo, bardzo jakoś przyjemnie mi się wtedy czytało i obcowało z tym językiem i myślę, że one mi dużo, dużo dały. A to jest wspaniały gatunek, taki powiedzmy nie tylko literacki, bo także i graficzny przecież, który w tej chwili przyjmuje również takie bardzo artystyczne formy. Może są takie tacy wydawcy, takie wydawnictwa, które się specjalizują w bardzo artystycznych, właściwie powieściach graficznych, tak to się teraz nazywa.
bo komiks kojarzy się z czymś zupełnie popularnym, ale niesłusznie, bo są również bardzo, bardzo artystyczne i bardzo, powiedziałbym, dobre literacko i graficznie komiksy. A propos książek, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków i w tym miejscu pozwolę sobie nawiązać do Pana współpracy z Wisławą Szymborską. Też mogę się pochwalić książką Pana, gdzie zwraca Pan uwagę na to, że ta współpraca miała trwać 3 miesiące, trwała 15 lat. Nie chcę Panu zadawać za dużo pytań, bo myślę, że już bardzo często na te pytania Pan odpowiada, ale proszę mi powiedzieć, teraz też tak trochę z perspektywy czasu, które momenty Panu najbardziej utkwiły w pamięci albo do których lubi Pan wracać? No, odpowiem może nie anegdotycznie, ale poważnie. To znaczy, jest coś takiego z nagrodami, zwłaszcza z Nagrodą Nobla, że ona powoduje u bardzo wielu pisarzy i pisarek rodzaj paraliżu. To jest najwyższa nagroda literacka. To jest teraz nagroda od jakiegoś czasu za nie za jedną książkę, tylko za całokształt, więc w jakimś sensie też za co się jeszcze napisze w przyszłości. Więc ona działa, już nie mówiąc o tym, że powoduje ogromne zainteresowanie, na przykład medialne, więc też zabiera czas pisarzom. Więc ja się trochę obawiałem tego paraliżu, znając też konstrukcję psychiczną Wisławy Szymborskiej. On trwał kilka lat w jej przypadku, ale jakoś się z niego wyzwoliła. I szczerze mówiąc, jeżeli pyta pani o jakiś taki moment dla mnie znaczący, ważny, to rzeczywiście to był taki moment, kiedy ona mi dała do przepisania pierwsze, od razu dwa wiersze po Noblu. Powiedziała, że dlatego dwa, że jeżeli krytycy się rzucą na te pierwsze ponoblowskie, no to może ta krytyka się jakoś rozłoży, jeżeli to będą dwa wiersze, tak uważała. Ale to był dla mnie rzeczywiście taki też dowód na to, że to, co jakoś stworzyliśmy wokół niej, mówimy, dlatego że to nie tylko ja, ale także jej prawnik na przykład, że to jakoś zaczęło funkcjonować. Pozwolę w tym miejscu też wyświetlić. Och, coś się przycina. Serdeczne o, pozdrowienia proszę. Z Wielkiego Centrum Kultury. Dołączyłam dopiero, odtworzę później. Pani dyrektor Lidia Mojosz, serdecznie pozdrawiamy. Ukłony serdeczności przekazujemy, tak. A propos właśnie wspomnianej Iławy, gdzie Pan się dał poznać jako, jak już wspomniałam, osoba z dużym poczuciem humoru. Chciałam zapytać, bo też jak na początku Pan wspomniał, trudno, zwłaszcza teraz, o radość, optymizm, ale chciałam zapytać, co Pana inspiruje, co Panu daje, pozwala Panu zachować pogodę ducha, o może tak. Och, nie wiem, czy to bym nazwał pogodą ducha, bo rzeczywiście nie wypada chyba mieć w tej chwili nawet jakoś pogodnego ducha w tych sytuacjach, ale czy ja wiem, myślę, że to, co się dzieje, kiedyś mój znajomy powiedział, że zło i dobro na świecie jest jakoś tak zawsze ze sobą zrównoważone. To znaczy, jeżeli wydarzają się rzeczy bardzo złe, a rzeczywiście nawet niedaleko nas przecież wydarzają się rzeczy ekstremalnie złe, to według niego oznacza to, że gdzieś na świecie wydarzają się, a może wydarzą się zaraz jakieś rzeczy równie ekstremalnie dobre. I może coś w tym jest. Rzeczywiście to, co wyzwoliło w nas, Polakach na przykład, co wyzwoliła ta sytuacja wojny w Ukrainie, jakiś rodzaj takiej solidarności, wspólnoty i właściwie nie, pomocy po prostu, to jest rzecz niebywała, która jakoś powoduje, że no to mnie jakimś czymś dobrym napawa. A z drugiej strony też, może nie z drugiej strony, ale oprócz tego myślę, że jakoś dobrze się dzieje, że mimo wszystko, nawet w tych najtragiczniejszych sytuacjach,
ludzie potrafią zachować poczucie humoru. Mam wrażenie, że to jest jeden z wyznaczników bycia człowiekiem. To, jeśli człowiek ma poczucie humoru, to znaczy, że jeszcze mimo wszystko jest jakaś nadzieja dla nas wszystkich. Więc obserwowanie różnych takich i podsłuchiwanie różnych sytuacji, nawet mimo ogólnie tragicznej sytuacji naokoło, to mnie jakoś, nie wiem, podbudowuje, o może tak. Tak, a ten optymizm jest nam potrzebny i doszukujemy też w innych ludziach dobrego słowa, dobrego spojrzenia, aby nam też się w tych trudnych momentach łatwiej, lepiej żyło, a nie tylko żebyśmy się zamartwiali. Tak, ja jeszcze o jednej rzeczy bym powiedział, bo widziałem, że tu się pojawiło, pani wyświetliła takie, może nie pytanie, ale uwagę taką, że teraz to strawestuję, bo nie pamiętam, że literatura pozwala uciec od rzeczywistości. Ja myślę, że to jest troszkę niebezpieczne. To znaczy, ja wiem, że zawsze tak jest, że jeżeli jest jakiś wielki kryzys, wojna i tak dalej, to wtedy ludzie bardzo chętnie uciekają, no właśnie, odcinam się od wszystkiego i uciekam w głąb historii. Że ludzie się, znaczy szukają fikcji wtedy. Ta fikcja ich jakoś pociesza, porządkuje im świat i tak dalej. Ale myślę, że to jest tak na krótko. To jest takie lekarstwo, które działa tylko doraźnie. Znaczy, literatura w ten sposób traktowana. Myślę, że generalnie literatura właśnie powinna służyć do tego, żeby lepiej zrozumieć to, w czym żyjemy, a nie żeby uciekać od tego. Chyba że już jest naprawdę tak tragicznie, że już trzeba po prostu ratować swoją psychikę, ale dopóki tak nie jest, to jednak mam wrażenie, że owszem, rzeczywistość jest chaosem, a literatura jakoś może pozwolić ją zorganizować i lepiej zrozumieć. Wtedy tak. Tutaj jeszcze może dodam, o to jest odnośnie audiobooków, że Ela odkryła ostatnio i odsłuchanie też jest dobrą formą przyswajania nowych słów. Proszę bardzo, oczywiście. Proszę mi powiedzieć, w Pana przekonaniu dzisiaj, kim jest Michał Rusinek? Ale mnie Pani zastrzeliła. To jest moje ulubione dzisiaj pytanie i zawsze tutaj pada. Znaczy, nie każdego pytam, dokładnie, kim jest Michał Rusinek, ale kim jest mój gość. Rozumiem, to bardzo miło z Pani strony, bo to będę chciał wprowadzić dodatkowy element kłopotliwy. Ja myślę, że gdybym miał siebie jakoś tak definiować, no to myślę, że przede wszystkim chyba jako kogoś, kto jakoś zajmuje się językiem, to jest jakieś takie najogólniejsza odpowiedź, bo myślę, że zawsze wtedy, i wtedy, kiedy piszę dla dzieci, kiedy piszę dla dorosłych, kiedy mam zajęcia ze studentami, a właśnie wróciłem z zajęć, to właściwie zawsze jakoś one są związane z językiem. Czasem z literaturą, czasem z językiem takim używanym w życiu codziennym. Ja bym trochę się wyśliznął z tego pytania, ale ostatnio sam sobie zadałem inne pytanie. To znaczy, co bym zrobił, gdybym na przykład wygrał 20 milionów euro? Podobno można było w jakiejś loterii wygrać 20 milionów euro. To znaczy, co bym wtedy robił? I doszedłem do wniosku, który może, nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale doszedłem do wniosku, że właściwie robiłbym to samo, co robię teraz. Bo nie powiem Pani w tajemnicy, że ja lubię robić to, co robię teraz i właściwie nie widzę żadnego powodu, żeby to zmieniać. Może trochę bym mniej tego robił na przykład, żeby mieć więcej czasu na przyjemności, ale właściwie zauważyłem, że takie odpoczywanie jako takie to mnie trochę męczy. Jeżeli można jeszcze coś przy okazji tego odpoczywania przeczytać, napisać, pogadać, to proszę bardzo. Bardzo, bardzo ciekawie Pan to powiedział, że robiłby Pan dalej to, co Pan robi. Dla mnie jest Pan osobą, która konsekwentnie dąży do swoich celów, marzeń. I właśnie, co by Pan poradził innym, którzy chcieliby coś zrobić, ale rezygnują przy potknięciach, a one będą, bywają i się zdarzają.
Ma pan jakąś radę dla To nich? jest dosyć straszliwe pytanie, ponieważ chce mnie pani postawić w takiej roli kogoś, kim ja bym bardzo nie chciał być. To znaczy kogoś takiego wujka, dobra rada, który ma, no słuchajcie, albo coacha, a teraz są modni coacha. Ja mogę powiedzieć po sobie, że dobrze jest się przekonać, w czym jest się lepszym, a w czym jest się gorszym. Nie ma takich ludzi, którzy są świetni we wszystkim. Nie wierzę w to. Ale myślę, że zawsze jest jakieś wyjście, zawsze można robić coś innego. Ja na przykład w obrębie tego, co robię, sprawdzałem sam siebie w różnych gatunkach literackich i na przykład wiem, że absolutnie nie wychodzi mi pisanie utworów dramatycznych. Próbowałem napisać kiedyś dramat i to był dramat, że tak powiem. Potem przeczytałem to krytycznie i stwierdziłem, że no, nie ma sensu, po prostu wtedy trzeba robić coś innego i tyle. Ale żeby się o tym przekonać, no to trzeba po prostu trzeba to spróbować zrobić i jeżeli się poniesie klęskę, porażkę, to wtedy tę porażkę trzeba potraktować jako taki trochę drogowskaz, tak mi się wydaje. A które momenty w Pana życiu uważa Pan za sukcesy, a które może właśnie za lekcje? Ja nie lubię mówić w takich kategoriach, tak samo jak nie lubię odpowiadać na pytanie, z czego jestem dumny. No, mogę powiedzieć, co mnie cieszyło, co mnie smuciło. O tej lekcji to już powiedziałem. Napisanie dramatu było pewną lekcją. Właściwie przeczytanie napisanego przez siebie dramatu było pewną lekcją. Ale ja też pamiętam właściwie mój pierwszy przekład rymowany, literacki, rymowany przekład wierszyków właściwie Aleksandra Alana Milna, czyli tego od Kubusia Puchatka dla dzieci. I to polegało na tym, że ja miałem mało czasu na to, żeby przetłumaczyć te dwie książki właściwie z kilkadziesiąt, nie pamiętam, 80 czy 90 wierszyków, więc pracowałem do późna w noc, drukowałem te swoje przekłady i zostawiałem na stole. I moja żona, która odwoziła dzieci do przedszkola, chyba jeszcze, tak, przedszkola na pewno, to miała za zadanie przeczytać to przy śniadaniu, jak ja spałem, no i dać mi znać, czy dziecko powiedziało he, 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 czy dziecko powiedziało co. Jak dziecko powiedziało co, to oznaczało, że trzeba jeszcze raz robić. Więc mogę powiedzieć tak, że porażki to było to co, a sukcesy to było he, he, he. Adam, którego komentarz wyświetliliśmy i się Pan do niego odniósł, chcę nawiązać do tej wypowiedzi, że nie ucieka od życia, a nie, tutaj akurat pisze, że odnalazł w sobie zgadzam się z tym. Styl kubizm i tworzy, ale bo tu widzę, że coś mi przeskakuje. Nie ucieka od życia i sytuacji na co dzień, tylko ucieka w danej chwili, skupiając się na lekturze, wcześniej, że na przykład jak jedzie oczywiście. Pociągiem. Ja nie odnosiłem się nawet do tego konkretnego wpisu, tylko w ogóle do takiego. Przypomniało mi się, że literaturę też niektórzy traktują jako ucieczkę i to jest też naturalne jakoś tam psychologicznie, ale tu bym był po prostu ostrożny, żeby tak całkowicie nie uciec w inny świat. Panie Michale, proszę mi jeszcze powiedzieć, co ja mogę Panu życzyć? Zdrowia. Teraz na jest przykład. Najważniejsze. Tak, ja bym poprosił. I nawet się odwdzięczę natychmiast, jak mi Pani będzie życzyć zdrowia, to ja się odwdzięczę dokładnie tym samym. Jak najbardziej życzę dużo zdrowia, wysyłam dużo pozytywnej energii. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Znowu mam dobry humor, tak jak po spotkaniu w Iławie. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj z nami byli. Dziękuję za komentarze. Widzę, że wpływają kolejne i też kolejne życzenia zdrowia, więc bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, odwzajemniam wszystkim. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i do zobaczenia. I się znowu zacięło. Tak to czasami bywa w transmisjach na żywo, że jest fajnie, fajnie, a później bach.